Kiedy dzisiaj po raz kolejny śpiewaliśmy Boża Armia do przodu, widziałam Jezusa Chrystusa, który jako pierwszy szedł, przecinał wszelkie trasy, a za Nim szli ci, którzy jak wariaci podążali za Nim. Pamiętaj, że Jezus Chrystus jest zawsze przed Tobą. Chcę jeszcze dziś powiedzieć do Ciebie krótkie przesłanie. Jezus Chrystus przyszedł do Twojego ducha, ożywił Twojego ducha i zbawił Cię. Ale pamiętaj, nie próbuj zamykać Go w swoim duchu. To On przyszedł, aby zbawić Twoją duszę. A od Ciebie w tej chwili zależy, jak Ty będziesz poddawała swoją duszę temu Duchowi Świętemu, który zamieszkał w sobie. Bo nikt nie jest tego w stanie zmienić. Żaden człowiek, nikt nie może tego zrobić. Tylko Ty, poprzez wiarę swoją w Ducha Świętego, w Jezusa Chrystusa, który jeden jako jedyny może zmienić Twoje życie. Jego Słowo, które jest prawdą i na wieki wieków. Zaufaj Bogu, zaufaj temu, który jest w Tobie. Poddawaj Mu każdą myśl swoją, każdy etap swojego życia, najdrobniejsze rzeczy. Ufaj, ufaj Mu. Ja wierzę w to przesłanie, bo ja tak żyję, bo ja ufam. Czym dłużej jestem z Bogiem, najdrobniejszą rzecz od razu przynoszę do Niego. Związuję w Jego imieniu, ogłaszam Jego imię, potężne imię Jezus do każdej odrobiny, czegokolwiek, co się w życiu moim dzieje każdego dnia, od rana do nocy. Kiedy w nocy się budzę, to On ciągle do mnie mówi, to On mnie wspiera i niczym nie lecę po to tylko, żeby oprzeć się na człowieku, ale odnoszę się do Niego, bo tylko Jego Słowo, które jest we mnie, wykonuje pracę, ale dlatego, że ufam Mu i poddaję Mu każdy element swojej duszy, umysłu Jemu, Jezusowi Chrystusowi. Zaufaj temu, który jest w Tobie. Amen. Amen. Adiós.